gością przybył prezes firmy Krzysztof Tamiszewski, który wyjaśniał, że nagroda została przyznana za projekt nowatorskiego środka transportu. Czyli coś jak połączenie pociągu i samolotu między np. dwoma miastami. Budujemy górę, która jest szczelna, i w tej rurze obniżamy ciśnienie. Ten zalot pozwala nam znacznie zmniejszyć opory powietrza, czyli możemy poruszać się bardzo szybko. Zachmurzenie duże z większymi przejściami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Kurwa. Przelotne opady deszczu, głównie na północy. Możesz cofać teraz. Karpatach. Temperatura od 100 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny, porywisty, zachodni. Jest sobota, 24 czerwca, 175 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.15, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. A oto co wydarzyło się 24 czerwca w przeszłości. W 972 roku, a więc 1045 lat temu,